Cześć, witajcie, z tej strony Grzegorz. Może ktoś z was mnie kojarzy. Wiecie, to ja piszę, reżyseruję i występuję w tym serialu, ale do rzeczy, mam dla was ważną wiadomość. Ale nim do niej przejdę, chciałbym wpierw zareklamować świetne garnki firmy Corpopol. Oczywiście żartuję, moi drodzy. W tym roku, w październiku, obchodzić będziemy 5-lecie serialu Piątek. To już pół dekady, kiedy tworzę dla was tą konkretną odsłonę Piątku i z tego miejsca chciałbym podziękować paru osobom. Na początku chciałbym obalić mit, jakobym to wyłącznie ja sam stał za produkcją serii i niczym człowiek orkiestra odpowiadał za wszystko, bo dla niektórych widzów tak to może wyglądać, ale to byłoby bardzo krzywdzące i dyskredytujące dla pracy innych. Piątek w obecnej formule to projekt w pełni zespołowy i bez zespołu mógłbym sobie co najwyżej pisać te scenariusze do szuflady. I dlatego w tym miejscu chcę podziękować chłopakom z Video Brothers, bez których realizacja odcinków byłaby wręcz niewykonalna, bowiem załatwiają oni całą cichą robotę organizacyjną. Tomasz Oreł oraz od pół roku również Dominik Kalwinicki to szare eminencje tego projektu, które wykonują lwią część roboty przy serialu, żebym dopiero ja mógł sobie potem wejść ze swoim śmieszkowym scenariuszem i powygłupiać się przed kamerą dla was. A skoro o kamerze mowa, to tutaj wielkie ukłony dla wszystkich operatorów, którzy pracowali przy tym projekcie od początku jego powstania. To cała masa utalentowanych ludzi, którzy mają świetne oko i tchnęli artystyczny podmuch w moje wybujałe wizje scenariuszowe. Bez tych ludzi dalej co najwyżej kręciłbym sobie TikToki na starym telefonie. Wielkie podziękowanie również dla wszystkich aktorów i osób, które gościnnie zasilały obsadę tego projektu i zgodziły się występować w naprawdę dziwnych i niecodziennych rolach, bo przez serial przewinęła się naprawdę masa świetnych postaci, zarówno profesjonalnych, jak i półprofesjonalnych. Bardzo wam dziękuję, że zechcieliście dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu. Ukłony i buziaki po rękach dla kadry kierowniczej Video Brothers z Łukaszem i Martą na czele, którzy zaufali w mój podobno talent i dali mi szansę tworzyć ten program wedle własnego pomysłu, tak jak chcę i takim jak go widzę. Pozazdrościć takiej wolności twórczej w pracy, jaką mam przy Piątku. Ogromne uszanowanie na sam koniec leci dla platformy CDA Premium, która przyjęła nasz skromny serial pod swoje skrzydła i stała się jego mecenasem, sponsorem i de facto koproducentem. Bez tego serwisu VOD utknęlibyśmy właściwie już na pierwszym sezonie, gdyż, co niewielu z was raczej wie, nie ma możliwości spiąć tego typu serii samymi wyświetleniami na YouTubie, tak by ukazywała się regularnie przez 5 lat. Ludzie, którzy siedzą w tabelkach i cyferkach, to wiedzą, o czym mówię. A teraz wiadomość dla was, moi drodzy widzowie. Z okazji wspomnianego 5-lecia Piątku mam dla was zapowiedź paru atrakcji. Po pierwsze, już niebawem na kanale pojawi się specjalny odcinek z wieloma wpadkami, czy też bloopersami, jak to się mówi, z serialu. Rzadko pokazujemy wam ten projekt od kuchni, więc niech to będzie dla was taki smaczek. Kolejna sprawa to okolicznościowy live, który odbędzie się niebawem na kanale. Najlepiej polubcie fanpage czy śledźcie kanał, gdzie wkrótce pojawi się więcej info w tej sprawie. Na live pogadamy o serialu z widzami, odpowiem na wasze pytania oraz będzie mały konkurs z nagrodami. Także jeszcze raz zapraszam do polubienia fanpage'a, a tutaj znajdziecie link. Musicie kliknąć. Na koniec mam jeszcze dla was niespodziankę związaną z moją książką pod tytułem Toska, która z okazji jubileuszu serii ukaże się na kanale Piątku w formie darmowego audiobooka do przesłuchania. A to dzięki zgodzie właściciela praw do książki, czyli cyfrowego dystrybutora muzyki, jakim jest Video Brothers Music. Za darmo! To tyle ode mnie, czekam na was na live i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach serialu Piątek. Oby jak najdłużej. Do zobaczenia.